Popołudniowe słońce nad wzgórzem za Bondi Beach przysłoniła cieniutka warstewka chmur. Plaża zaczynała pustoszeć. Płynął z niej równy strumień ludzi, których zawsze można spotkać na tej wspaniałej plaży Australii. Surferów z pomalowanymi na biało wargami i nosami, idących kołyszącym się krokiem kulturystów, dziewczyny na wrotkach w jeansach z obciętymi nogawkami, spalonych słońcem gwiazd klasy B i nimf plażowych z szczepionym silikonem. Krótko mówiąc, the beautiful people. Młodych, pięknych i przynajmniej pozornie szczęśliwych. Harry uniósł się na łokciach na piasku i popatrzył na morze. Fale napływały, bieliły się na szczytach i piana na moment zawisała w powietrzu. A potem, połyskując w słońcu jak potłuczone szkło, opadała na skały przy Bondi Beach. Styczeń to w Australii sezon turystyczny, wyjaśnił Andrew, gdy przedzierali się przez korki. Wszyscy przyjeżdżają oglądać operę, pływać łodźmi po zatoce i gapić się na dziewczyny na Bondi Beach. Szkoda, że ty musisz pracować. Zacznijmy jednak od początku. Attention please, this is the final call for Korean Air flight 9111 to Guam. Aby dostać się z Europy do Australii, potrzebujemy bilet lotniczy, wizę oraz około 20-30 godzin wolnego czasu. Dłużący się lot rekompensują takie widoki. Sydney, to tutaj ma miejsce akcja książki Człowiek nietoperz. Tutaj też Harry przez najbliższy okres będzie starał się rozwiązać zagadkę morderstwa. Wita go miasto z całą jego tajemnicą, a nas dodatkowo hymn Australii. Trzeba przyznać, że po wylądowaniu Harry Hule nie mógł narzekać. Sydney latem, nawet jako miejsce pracy, to wciąż niezła perspektywa. W filmie postaram się przybliżyć Wam miejsca, w których toczyła bądź mogła toczyć się historia zawarta w książce. Człowiek nietoperz jest pierwszą z cyklu powieści z komisarzem Harrym Hule. Akcja toczy się w Australii, w mieście Sydney, dokąd komisarz przybywa za sprawą dokonanego tam morderstwa na rodaczce Inger Holter. Tak zaczyna się przygoda głównego bohatera, który przemierzając ulicę Sydney wraz z miejscowym funkcjonariuszem Andrew Kensingtonem zapoznaje się z jego przeszłością i panującymi tam zwyczajami. Harry rozejrzał się. Na zachodzie widział centrum z mostem Harbour. Na północy plażę, żaglówki na zatoce Watsona i zielone Manly. Okej, okay, Harry, stoisz teraz w historycznym miejscu. W 1788 roku Anglicy przysłali do Australii pierwszy statek ze skazańcami. Łódka dopłynęła za cypel, na którym teraz właśnie stoimy i marynarze zobaczyli najwspanialszy port na świecie. Przed nimi klify opadały pionowo w dół, gdzie morskie fale kończyły swą długą podróż. To nasze miejsce zbrodni. Znaleziona przez rybaków od strony morza w zatoce Watsona. Przy odrobinie gorszej pogody fale z pewnością by ją zabrały, a tak leżała na kamieniach i znaleziono ją następnego dnia rano. Ma pan ochotę prowadzić? Harry zorientował się, że stoi po stronie kierowcy. Cholera, przecież w Australii obowiązuje ruch lewostronny. Z autostrady prowadzącej na wschód zjechali w zielony pofałdowany krajobraz i pędzili na przemian wśród lasów i pól uprawnych. Mniej więcej tak mogła wyglądać ta droga. Mijali niskie drewniane domy z werandami, z drzwiami zasłoniętymi moskitierą i pick-upami zaparkowanymi od frontu. Mijali pasące się krowy, które przeglądały się im zamglonym spojrzeniem.
To już Queensland, stan na północ od Nowej Południowej Walii. Witamy na australijskiej prowincji, powiedział Andrew. A jeśli prowincja, to również tutejsza fauna i flora. Musicie uwierzyć, to nie są wrony, a prawdziwe nietoperze. Dlaczego akurat taki tytuł książki? No właśnie. Zanim dojechali do Sydney, zrobiło się ciemno, ale wieża telewizyjna świeciła w środku miasta niczym gigantyczna żarówka, wskazując drogę. Andrew zatrzymał się przy Circular Quay w pobliżu opery. Przez snop światła samochodowego reflektora przeleciał nietoperz i zaraz zniknął. Andrew zapalił cygaro i dał Haremu znak, żeby jeszcze siedział. Nietoperz to aborygeński symbol śmierci. Narahdarn. Człowiek nietoperz. To właśnie jego Harry próbuje schwytać. Zastanówcie się. Zamknął oczy. Przecież wy już to czujecie, prawda? Mordercą jest człowiek nietoperz. Bieg wydarzeń zaprowadza nas także tutaj. Sydney Aquarium. Całkiem po prostu znaleźli się w szklanym tunelu pod powierzchnią morza, a światło pochodziło z zewnątrz, przefiltrowane przez wodę. Te zbiorniki to właściwie nie są akwaria w dosłownym znaczeniu tego słowa, a po prostu odgrodzona część Port Jackson. Ruszyli w głąb ciemności przepastnych, krętych korytarzy olbrzymiego budynku Sydney Aquarium. Była już prawie druga w nocy, ale strażnik wpuścił ich do środka. Tak mniej więcej wyglądały radiowozy policji z Sydney oraz tamtejszy komisariat, w którym odbywało się śledztwo. Sydney to rozległe miasto z wieloma zielonymi obszarami. Lasy i parki to nie tylko jego płuca, ale również miejsca, w których niekiedy dochodzi do zbrodni. Trawę wypaliło słońce, a jedynym zielonym elementem była altana wznosząca się pośród parku. Wśród drzew leżał na trawie mężczyzna, w którego żyłach wyraźnie płynęła aborygeńska krew. Nie zapominajmy, mimo pięknych okoliczności, tu wciąż grasuje morderca. Harry przemierza niebezpieczne zakątki miasta, trafiając do miejsc, o których człowiek o zdrowych zmysłach nawet nie pomyśli. Wszystko wskazuje na to, że za śmiercią Inger stoi seryjny zbrodniarz. Czy Harry Hule dorwie tego, kto zamordował jego rodaczkę? Kto jest z nim? Kto przeciwko? Kto mu pomaga? A kto przeszkadza? To w końcu kryminał. Nie może być tak, że już na samym początku wiemy, kto zabił. Nie wszystkie tropy muszą prowadzić do poszukiwanej osoby. Zwierzak wyraźnie się go nie bał. Węszył raczej zaciekawiony. Harry przykucnął przy nim. Ty też się zastanawiasz nad tym, co właściwie robisz w środku tego wielkiego miasta? Spytał. Zwierzak w odpowiedzi przechylił łebek.
Jesteśmy na Darling Harbor. Śledztwo trwa. Harry wędruje ulicami, na których handluje się narkotykami. Poznaje dzielnice domów publicznych i podejrzanych lokali. W poszukiwaniu informacji odwiedzają m.in. przystań, nadbrzeżne restauracje, przedmieścia miasta, a także bogate dzielnice. Toyota przyspieszyła, kierując się na wschód ku Zatoce Watsona. Wschodnia część Sydney różni się od wschodniej części Londynu, tłumaczył Andrew, kiedy mijali kolejne eleganckie domy. Ta okolica nazywa się Double Bay, ale my mówimy o niej Double Pay. Książka w bardzo dobry sposób oddaje klimat Australii. Autor zasypuje nas historią, kulturą kraju, a także ciekawostkami z życia aborygenów. Akcja rozwija się powoli, jak na dobry kryminał przystało. Pomaga to nam dokładnie zapoznać się z bohaterami i szczegółami śledztwa. Wciąga czytelnika w zaskakujące zwroty akcji i nagłe rozwoje wydarzeń. Jak potoczą się losy Harry'ego Hule oraz innych bohaterów, oczywiście nie mogę wam zdradzić. Zachęcam jednak do zapoznania się z książką, gdyż Jonesbo udało się stworzyć jeden z lepszych cykli kryminalnych we współczesnej literaturze. Człowiek Nietoperz to książka otwierająca cykl z detektywem Harrym Hule. Dzięki niej poznasz styl Jonesbo, człowieka, który dla wielu jest królem współczesnego kryminału. Odważ się i rozwiąż zagadkę.